poranka, od wieczora do poranka. Wszędzie srebrne sieci, snuje wszędzie sieci, mrówie dzięki nie znajdzie. Panno Adelaido. Ja jestem szumka. Panno Adelaido. Naprawdę musi pani nieustannie prząść te obrzydliwe sieci. Nie mogłaby pani chociaż na chwilę przestać? Największą przykrością znoszę widok szarej pajęczyny. Adelaido, mówię do pani. Proszę nie udawać, że pani nie rozumie. O co panu chodzi, panie Kałuszu? Pani mnie doskonale rozumie. Te pajęczyny bardzo mnie denerwują. O, to prawda, panie Kornelu. Pragnę zwrócić panu uwagę, że gdyby nie moje sieci, nie mógłby pan w ogóle sypiać z powodu ciągłego brzęczenia much. Pięknie dziękuję za troskliwość. Adelaido, ale najchętniej porwałbym te pajęczyny na drobne kawałki. Co pan mówi? Przecież pająki muszą prząść sieci. To jest nam niezbędne do życia. Ja błagam panią, proszę choć na chwilę przestać, bo nie ręczę za siebie, panu Adelaido. Niech się pan uspokoi, panie Kornelu. Czemu się pan to unosi? Niech mi pan lepiej opowie jakąś ciekawą historyjkę. Będzie mi się lepiej wszędło. Jestem przodka. Ja nie znam żadnej historii. Wszystko już pani opowiedziałem. W tych warunkach nie przychodzi do głowy. Rozumie pani? Czy w ogóle jakaś bajka pasuje do tego zasnutego pajęczyną starego kiosku z gazetami? No właściwie ma pan rację, panie Kornelu. A może poszedłby pan na malutki spacer? Co? Nie. Ja byłem wczoraj na spacerze i mam niedobre wspomnienia. Wiatr porwał mi mój stary kapelusz. Bardzo pan wstępuje. To może do kina? Co? Do kina. Do kina, mówi do kina. Pani? To niezła myśl. A co grają dzisiaj? Dzisiaj w kinie? A niech pan zajrzy do gazety. Zaraz tutaj, gdzie ta gazeta jest. Jest. W pogoni za rajskim ptakiem. Za rajskim ptakiem. Dobrze, pójdę. Pójdę na ten film. A może by i pani wybrała się ze mną, panna Adelaido? Och, niestety bardzo żałuję. Dlaczego? Ale nie mogę. Muszę skończyć snuć moją sieć. No a poza tym dziś również wieje silny wiatr i z pewnością rozbolałyby mnie nogi. No ponadto, jak pan wie, jestem krótkowidzem i tak nic bym nie mogła zobaczyć. Ale panno Adelaido, moglibyśmy usiąść pod samym ekranem, w pierwszym rzędzie. Sieć może pani spokojnie zostawić do jutra. A jeśli chodzi o wiatr, to do kina nie jest daleko. Jakoś sobie poradzimy. Usadowi się pani w mojej prawej kieszeni od płaszcza. Tam jest ciepło i zacisznie. No, decyduje się pani. Co? No, chyba rzeczywiście pójdę z panem, panie Kornelu. Ale musi pan uważać, żeby mi się nic złego nie przytrafiło. Wie pan, że jestem wyjątkowo wrażliwa. Jestem szumka. Pajęczynka, od wieczora do poranka. A która to godzina, panie Kornelu? Niech pan z łaski swojej spojrzy na zegarek. Nie możemy się spóźnić do kina. A tak. Teraz, ale...
Gdzie się podział mój zegarek? Pani Adelaido, nie widziała go pani przypadkiem? Widziałam. No. Jeszcze przed chwilą bujał się na pańskiej dywizji. No właśnie, a przed chwilą był, a teraz go nie ma. Jak to? Czy pani nie zasnuła go przez pomyłkę pajęczyną? Och, ale skąd? Z pewnością byłabym zauważyła. Mimo krótkiego wzroku. Coś podobnego. To bardzo dziwne. Nigdzie go nie widzę. Nigdzie? No nie ma. Gdzie? Proszę, o, w kieszonce od kamizelki. Nie ma? Nie ma. No. Teraz w słoiku. Słoiku. Z marmoladą. No i mam z marmoladą. Nie ma, no. Nie ma. W czajniczku. Nie ma? No nie ma, przecież go nie zjadłem, ani nie wypiłem. Zegarek nie mógł przepaść tak bez śladu. Chyba, że pani włożyła go na jedną ze swoich ośmiu nóg, no, panu Adelaido. Panie Kornelu, to jest w ogóle niemożliwe. No to przecież gdzie? Ja mam bardzo cieniutkie nogi. Podziać, no? O wiele za cienkie na to, aby nosić na nich zegarki. A, cóż to wie. Dziś wszystko jest takie dziwne, że... Panie Kornelu, chodźmy do pani Klopkę. W jej sklepiku na sąsiedniej ulicy wisi zegar z kukułką. Zaraz się dowiemy, która godzina. Bardzo dobry pomysł, panu Adelaido. Niech więc pani wskakuje do mojej kieszeni. No, panu Adelaido. Jak to miło z pana strony. I mnie jest przyjemnie w pani towarzystwie. No, niechże się pani wygodnie usadowi. No, tak. Tylko niech pan uważa, aby mnie nie rozmieścić. Proszę się nie obawiać, panu Adelaido. Nic się pani nie stanie. Co to? Sklep pani Klopkę? Jeszcze zamknięty. Kto tam? To ja, pani Klopkę, sprzedawca gazet. Pan Kornel, już otwiera. O, proszę wejść. Och, moja głowa. Dzień dobry, pani Klopkę. Co się stało? Panie Kornelu, spotkało mnie nieszczęście. No. Zostałam okradziona, proszę spojrzeć na ścianę. Zniknął mój ulubiony zegar z kukułką. Coś podobnego. A wczoraj wieczorem jeszcze go nakręcałam. Co za strata. Niech się pani nie poddaje. Trzeba powiadomić milicję. Niech pani wyjdzie z kieszeni, panno Adelaido. Zegar pani Klopkę zniknął bez śladu. Ach, zadziwiające, to już drugi. Od chwili, kiedy postanowiliśmy pójść do kina. Cóż mam począć? Właściwie powinnam otworzyć mój sklepik, ale przecież nie wiem, która godzina. No tak. Nie wiem. No, chyba lepiej trochę poczekać, niż zrobić coś niewłaściwego. Z tego zdenerwowania zjem chyba kilka gorących parówek. Nigdy nie mam czasu, a dziś wreszcie mogę sobie na to pozwolić. Coś podobnego. Słusznie. Pani Klopkę, niech pani zajada. To przywróci pani siły. Powinna pani przecież pójść do komisariatu i złożyć meldunek. No. My, panno Adelaido, musimy się wreszcie dowiedzieć, czy zdążymy do kina. A przyszło mi do głowy, żeby poszukać automatu telefonicznego. Możemy przecież zadzwonić do zegarenki. A nie chcą państwo skosztować moich paróweczek? Są naprawdę pyszne. A sama się o tym dziś przekonałam. Dziękujemy pani Klopkę.
Do widzenia, pani Klotek. Dziękuję, dziękuję. Wszystkiego najlepszego i proszę do mnie częściej zaglądać. Dziękujemy, do widzenia. Do zobaczenia, panie Kornelu. Jak się pani czuje, panno Adelaido? Wygodnie pani w mojej kieszeni. Można nawet wysynać, chociaż ciemno tu i nudno i pełno okruchów w domu. Okropnie są podstrapane. Przepraszam, mam nadzieję, że długo pani tam nie zabawi. O, panno Adelaido, niech to pani prędko wyjrzy. To. Co to się stało? Co się stało? Proszę spojrzeć na prawo. Gdzie? Na prawo. Na prawo. Widzę kłęby czarnego dymu. Coś się pali. To chyba w cukierni pana Alfreda. Biegnijmy tam. Szybko. Jedna mała mandarynka, marcepanu drobinka, miałki cukier waniliowy i jest tort urodzinowy. Przepraszam, kółeczki się palą. A któż to mi przeszkadza, no? Czy nie widzi pan, że robię najpiękniejszy tort na świecie? Mistrzu, ja widzę istokrotnie mistrza. Przepraszam, ale pana bułeczki wciąż się palą. Niech się palą. Są już z pewnością zupełnie czarne. Czy pan nie czuje pan zapachu spalenizny? Spalenizny? A rzeczywiście, zapach cokolwiek podejrzany. Chwileczkę, zaraz zajrzę do pieca. Nie, po co tam zaglądać? Przecież nastawiłem budzik, który zawsze dzwoni, kiedy bułki są upieczone. Przepraszam, a która to godzina? Która godzina? A gdzież to się podział mój budzik? Co, zniknął z półki? Elzo! Elzo! Słyszy pani? Pan Adelaido, kolejny zegar zapadł się pod ziemię. Jak to? To już trzeci, panie Kornelu. Tak, coś się przysięgło, żebyśmy się spóźnili do kina. Co się stało, Alfredzie? Czy nie widziałaś budzika, moje duszko, konie? No stał jak zwykle na półce, aż tu nagle znikł i bułki spalone. Nie mam pojęcia, gdzie się podział. Od godziny przesadzam paprotkę. Zawsze mnie wołasz, kiedy czegoś szukasz. To okropne. A ja spytaj kogoś. Przecież budzikowi nie wyrosły nagle skrzydła, żeby mógł wyfrunąć przez okno. Kto wie, panie Alfredzie, czy tak właśnie się nie stało? Mój zegarek też gdzieś zniknął bez śladu. Tak. Pan powie. A właścicielce sklepu, pani Klopkę, skradziono zegar z kukułką. Co pan powie? Inna historia. Komu mógł się przydać nasz stary? Pierwszy raz zdarza mi się coś podobnego. Cała blacha bułeczek na nic. Co ja dziś będę sprzedawał klientom? Zresztą może to i lepiej. Będę miał więcej czasu, żeby zająć się moim wspaniałym tortem. Dziękuję bardzo. O zniknięciu naszego budzika. A ja tymczasem biorę się do dzieła, do portu. Do widzenia, panie Kornelu. Do widzenia. Dziękuję za życzenia urodzinowe. Tak. Ta jedna mała marcepanu.
Zgadza się, panno Adelaido. Zaraz spojrzę na zegar. Co się stało, panie Kornelu? Dzień dobry, panie zawiadowcy. Och, 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 och. Niech pan nie mówi dzień dobry. To jest najgorszy dzień w moim życiu. Dlaczego pan płacze, panie zawiadowco? Panie Kornelu, stało się coś strasznego. Co, dziś rano przepadły gdzieś zegary z naszego dworca. Zegary? Zegary, tak jest i teraz... No tak. I teraz muszę zatrzymywać wszystkie pociągi, bo nie wiem, kiedy powinno odjeżdżać. Wszystkie pociągi... O, słyszy pan, słyszy pan? Maszyniści się denerwują, a ja nie mogę dać sygnału do odjazdu, żeby nie dopuścić do katastrofy. Co ja mam teraz robić? Drogi panie Kornelu, niech pan zawiadomi o tym milicji. Ja nie mogę się stąd przecież ruszyć. Niech się pan zlituje. Panie zawiadomcy, niech pan nie płacze. Proszę się uspokojcie. Ja zaraz tam biegnę. Panno Adelaido, niech się pani teraz mocno trzyma. Mój zegar! Chwileczkę! Chwileczkę, obywatele! Proszę mówić po kolei! Po kolei proszę mówić! Co obywatelowi zginęło? Złoty zegarek na rękę, pamiątka po moim dziadku. Zaraz zapiszemy. Panie sierżancie, mnie także zginął zegarek. Był nowiutki, prosto ze sklepu. Chwileczkę. Czy obywatelka podejrzewa kradzież? Ja? Podejrzewam. Pani Klopkę, czy panią też okradziono? Tak, zniknął mój zegar z kukułką. Gdzie ja teraz taki dostanę? A ja dziś rano stwierdziłem brak zegara z pozytywką. Wygrywał przepiękną melodię. W imieniu męża melduje zniknięcie budzika z naszej cukierni. To jest skandal, mój zegar z kukułką. Gdzie ja taki dostanę? Adelaido, słyszała pani? Przed komisariatem zgromadziło się pół naszego miasta. Słyszałam, że oprócz pani Klopkę i pani cukiernikowej zegary zginęły panu aptekarzowi, pani pastorowej, a nawet staremu zegarmistrzowi z rynku. Tak, żeby spełnić prośbę pana zawiadowcy, musimy stanąć w długiej kolejce. No trudno, chyba już trudno. Nic nie będzie z naszego kina. Niech pan się nie smuci, przecież do kina pójdziemy innym razem, a zdaje się, że wiatr ucichł. Możemy trochę podspacerować, proszę nie pomóc. Proszę. Przesiąść się na rękaw pana. Tak, dziękuję. To jest dużo przyjemniej niż w kieszeni. Mogę swobodnie rozglądać się dookoła. Piękny jest nasz rynek, prawda? Tak. Zawsze bardzo mi się podobał najbardziej ratusz z wieżą i zegarem. Naszą słynną Józefiną. A to co znowu? Panno Adelaido, Józefina obróciła się tarczą do wewnątrz. Zniknęły jej lśniące wskazówki. Musimy natychmiast wdrapać się na szczyt wieży. Adelaido! A czy wysokość nie robi na pani wrażenia? Ja jestem urodzoną akrobatką. Cicho, skradajmy się cichutko. Cichutko. Musimy zobaczyć, co tu się dzieje. Cichutko. Wspaniały dzień.
takiego jeszcze nigdy nie przeżyłam w ciągu 100 lat mojego życia. Ogromnie się cieszę, że przybyliście tu wszyscy, aby uświetnić mój jubileusz. Józefino, wyglądasz tak młodo. Nie myśliłaś się nigdy ani minuty. Wszyscy możemy brać się u ciebie przykład. Tak, tak, nawet ja. Zegar dworcowy. Nie jestem tak punktualny jak ty, droga Józefino. Jesteś chlubą naszego miasteczka. Dziękuję wam, kochani, za miłe słowa. Dziękuję. Życzymy ci następnych 100 lat, droga Józefino. 100 lat prosperacji. Niech żyje Józefino! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Ach, więc to tak, panie Kornelu. Zdaje się, że rozpoznaje zegar ze sklepu pani Klopkę. A ja budzik z cukierni pana Alfreda. Tak, to ten sam. Tak, cicho, cicho, bo nas jeszcze usłyszą. A w tym halasie niech się pani nie obawia. Czy jest pośród nas zegar z pozytywką? Jestem tutaj. Co rozkażesz, Józefino? Czas rozpocząć tańce. Zagraj nam swoją najpiękniejszą melodię. Jak sobie życzysz. Czy mogę panią prosić, panie Klimt? Z jednością, panie Budziku, ale proszę nie tak szybko. Jestem delikatnym damskim zegarkiem i nie znoszę żadnych trząsk. Niech pani będzie spokojna. To prawdy, panie Krok, tak nie z panem Kupu. To prawdziwa przyjemność. Kupu, kupu, gdzie pan nauczył się tak? O, to proste. Od lat stoję w szkole tańca. Napatrzyłem się na prawdziwych mistrzów. Dwa kroki w przód, obrót i krok w tył. Zachwycająca chybu. Muszę pana kiedyś odwiedzić. Proszę uważać, panie Budziku. Niech pan nie obraca mnie w kółko. Jeszcze się zerwie moja bransoletka. Gdybym wiedział, że z panią taki ambaras, wolałbym tańczyć solo. Podobnego, pan jest źle wychowany. Ja jestem najpiękniejszym, najdelikatniejszym zegarkiem na świecie. I trzeba obchodzić się ze mną ostrożnie. Ależ pani Klim, kuku, niech się pani tak kuku nie wyzyska. Proszę spojrzeć na mnie. Żaden zegar nie wygląda tak jak ja. Ja mam kukułkę od to. To prawda, pani kukułko, ale i tak ja jestem najpiękniejszy ze wszystkich zegarów. To na mnie ludzie patrzą najczęściej. Tak? Tak. Na dworcu kolejowym każdy wiele razy sprawdza godzinę. Uważa się za najpiękniejszy zegar. To doprawdy śmieszne. Hola, hola, drodzy goście, uspokójcie się. Chyba nie po to zebraliśmy się tutaj, aby się kłócić. Tak. Każdy z nas jest piękny, tak, bo każdy potrzebny. Tak. Czy to na wieży ratusza, czy na dworcu, czy w sklepie. Ale. Tak. Żadne ale. Józefina ma rację. Tak. Ona jest tak. Nas wszystkich najmądrzejsza. Zaśpiewajmy na jej cześć. Sto lat, sto lat dla naszej Józefiny. Niech bije nam przez drugi wiek kwadranty i godziny. Sto lat, sto lat dla naszej Józefiny. Niechaj wskazuje ludziom czas, minuty i godziny. Sto lat, sto lat dla naszej Józefiny. Niech uczy ludzi cenić czas, sekundy i godziny. Kuku, la la, 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 la
Dziękuję, dziękuję wam z całego serca. Zrobiliście mi naprawdę ogromną przyjemność. Na zakończenie pozwolę sobie poprowadzić uroczysty taniec. Wszystkie pary za mną. Wspaniała uroczystość, nieprawdaż, panu Adelaide? Wzruszyłam się, Dorek. Wiem jednak, że powinniśmy już wrócić do pańskiego kiosku. Wie pani, panno Adelaido, wcale nie żałuję, że nie poszliśmy do tyłu. Ja też przeżyliśmy piękną przygodę. Piękną przygodę. Doprawdy nie wiem, czy to wszystko zdarzyło się rzeczywiście, ale, panie Kornelu, czy ma pan swój zegarek? Zegarek? Tak, panno Adelaido odpoczywa w kieszeni kamizelki. Osobliwy dzień, doprawdy, ale najwyższy czas, żebym się zabrała do roboty. Jestem przodka, pajęczanka. O, wieczora, to poranka. Panno Adelaido. No, ja przyjdę. Szerwę dzieci, równie ci. Jestem dzieci. Radiowy Teatr dla Dzieci przedstawił słuchowisko Petera Brasza Pan Kornel i Zegary w reżyserii Jana Warenyci. W rolach głównych wystąpili Barbara Kraftówna i Wiesław Michnikowski.